zdrowia dla normalnych. Wyglądało, że był tylko Joe Chiny Biden, no ale jest teraz Joe Europa Biden. No i nigdy nie ma Joe Ameryka Biden. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, nieustannie się słuchało tych głupot, ogólnie rzecz biorąc, i to trudno było nawigować, przepłynąć przez te wszystkie informacje, kiedy środki masowego przekazu były po prostu zachwycone tym Bidenem, tym człowiekiem, który jest po prostu wstydem dla całej normalnej Ameryki, jest wstydem dla całego normalnego, konserwatywnego świata. No i cała ta miłość Bidena z przywódcami tej grupy G7, czyli tej wielkiej siódemki, no ale największy akcent, czy największe takie znaczenie, no to były wypowiedzi Emmanuela Macrona, który w pewnym momencie coś takiego powiedział, że no ja myślę, że to jest wspaniałe, że amerykański prezydent jest częścią naszego klubu, no i że on stara się współpracować. Jakiego on jest klubu? Jakiego to jest klub? Klub czego, tak? To jest grupa narodów, grupa państw, ale to nie jest klub. No w sumie okazuje się, że to jest klub. Wszyscy porównują to, przekazują odwrotnie. Wszystko, co Trump robił, no to teraz ten komunista Biden robi odwrotnie. Wszyscy ci komuniści w Europie nienawidzili Trumpa, nienawidzili tej konserwatywnej Ameryki. No i to jest oni kochają Bidena, dlatego że Biden zaczyna budować Amerykę jako naród, jako państwo opieki społecznej. Już Ameryka przestaje być kapitalistyczna, zaczyna być po prostu krajem, narodem opieki społecznej. Zabiorą wszystko, no i dadzą wszystko. No tyle tylko, że w międzyczasie urzędnicy i politycy zabiorą sobie sporą działkę. W Ameryce na około Waszyngtonu to 200 mil, czyli mniej więcej 300 kilometrów, to nie ma konserwatystów. Tam wszystkie te stany, które żyją, wszystkie te miasta, przedmieścia, stany żyją po prostu z podatków, no to głosują na demokratów. Demokraci, no to jest partia powiedzmy rządu, to jest partia no, rządząca, no czasami rządząca, czasami nie rządząca, ale to jest partia ludzi, którzy chcą kierować. To jest partia, która chce zarządzać. To jest partia, która po prostu chce kontrolować. To są po prostu partyjniackie, komunistyczne świnie i dla nich podatki to jest po prostu jedna wielka świętość. No Biden będzie... Idealnie pasuje to Europejczykom, żeby względem tego środowiskowego porozumienia paryskiego, tak samo jak Biden i Obama, te wszystkie całowanie w tyłek Iranu, czy to, że pozwala Światowej Organizacji Zdrowia kompletnie się wypiąć na całą tą sytuację tego wirusa, który uciekł z tego laboratorium, no to wszystko zostało uciszone. No i, ale człowiek tak się zastanawia normalnie, co to jest za klap, co to jest za klap. No, klap, Biden wchodzi do tego klubu, w którym Ameryka nie była od czasów II wojny światowej. To jest ten klub, w zasadzie klub opieki społecznej, europejskiej opieki społecznej, no bo to się zaczęło wtedy, kiedy plan Marshalla, kiedy Ameryka wysyłała ciężkie miliony, tryliony, miliardy dolarów do Europy z pieniędzy podatnika. Podatnicy amerykańscy byli po prostu ścigani podatkami, no to właśnie te wszystkie podatki w Ameryce były zabierane, a w Europie były rozdawane. To stworzono w zasadzie system takiego paternalizmu, gdzie rząd
gdzie rząd w zasadzie pilnuje najdrobniejszych rzeczy, reguluje najdrobniejsze rzeczy, podatkuje najdrobniejsze rzeczy i wielkie rzeczy. No i to tak już w zachodniej Europie było 1945 roku. Rosja, Sowieci nie chcieli pomocy Ameryki. Oni później zrobili ten Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i tak dalej. No ale Europa Zachodnia, szczególnie Niemcy, została odbudowana podatkami amerykańskimi. No i Niemcy zbudowały kraj, naród opieki w zasadzie społecznej. Także, że cała europejska infrastruktura, no to jest utrzymywana potężnymi podatkami, no i długami narodowymi. I to jest to, co wszyscy ci przywódcy, dobrze płatni przywódcy europejscy, oni mają na myśli. No, takie są czasy, kiedy w zasadzie socjalizm pokojowo opanował całą Europę Zachodnią. Opieka społeczna, no to w zasadzie w Ameryce nigdy nie była na pierwszym miejscu. Po prostu ludzie w Ameryce, każdy zapewniał sobie samemu opiekę, no i płacił podatki, ale to nigdy nie było to, żeby rząd nadmiernie się opiekował. No oczywiście, że się i tak dużo opiekuje. Roosevelt wprowadził ten New Deal, czyli ten nowy porządek. Później Jackson wprowadził te wspaniałe wielkie społeczeństwo. To były potężne programy społeczne, potężne rozdawnictwo i potężne podatkowanie, ale to było wszystko na zasadzie kapitalizmu. To było wszystko na zasadzie tego, że jednak zysk musi być, że pewne rzeczy są robione, żeby ludziom się to opłacało, ale dla dzisiejszych demokratów to jest po prostu nie do wyobrażenia. To jest nie do wyobrażenia, że to jest jakaś taka tajemnica, że Ameryka to była kapitalistyczna i osiągnęła to, co osiągnęła dzięki temu, że była kapitalistyczna, nie komunistyczna. W czasie prezydentury komunisty Muhammada Obamy, no to lewaccy politycy i urzędnicy, no to oni po prostu śpiewali pod niebiosa te wszystkie lewackie ekonomie, model niemiecki czy skandynawski, szczególnie Szwecji. No część tych kretynów, idiotów komunizmu zachwycała się Wenezuelą, no i do tej pory się zachwyca Wenezuelą. Po prostu i chcą oni to wprowadzić. No i to jest właśnie chyba ten klub, do którego demokraci chcą dołączyć. No między innymi przez zdobycie 6 trylionów dolarów, które będą wydane na opiekę społeczną i w sumie będą niszczyły komunizm, kapitalizm amerykański. Jest Biden ma plan dla amerykańskiej rodziny. No jak to się odbywa? No Stany Zjednoczone, Biden powiedział, że Stany Zjednoczone to jest jeden z nielicznych krajów, gdzie nie ma macierzyńskiego. No i to właśnie, no nie ma macierzyńskiego, no bo w zasadzie ludzie zarabiają, ludzie odkładają. Później jak kobieta idzie na macierzyński, to ma płacone. Zamraża miejsce pracy. Na to miejsce pracy nie można kogoś innego przyjąć. Także też to jest ból głowy dla wszystkich firm. No i Biden obiecuje, że będzie państwo będzie płaciło za przedszkola, będzie płaciło za szkoły, będzie płaciło za dwuletnie studia po 12 latach tej średniej podstawowej szkoły, ale czy Biden rozmawiał z tymi wszystkimi z tej grupy siódemki na temat Chin? No w zasadzie to milczał, nie rozmawiał za bardzo na ten temat, no ale
rozmawiało o tym, o międzynarodowym, światowym podatku dla kompanii 15-procentowym. Europa nazywa to harmonizacją, Europa nazywa to synchronizacją, no ale to wszystko jest zrozumiałe. To jest takie słowo wytrych, to jest takie słowo oszukaństwo, które zapobiega kraje europejskie z tego, żeby jakoś konkurowały ze sobą podatkami. No, w Ameryce jest coś takiego, że no jest 50 stanów, czyli takich 50 krajów, no i każdy stan ma różne podatki. Nowy Jork to ma 8, 9, 10, to wszyscy teraz uciekają. Floryda nie ma podatków, oni mają tam, płacą za nieruchomości, ale nie ma podatku stanowego. New Hampshire nie ma podatku stanowego, także wszystkie stany mogą robić, co tam uważają, no i wydawać odpowiednio, a w Europie wszystko jest znormalizowane, no i nie ma szansy dla kogoś, żeby się przeprowadził pod względem podatku gdzieś indziej, no i nie ma tego przepływu ludzi. Jak nie ma przepływu ludzi, no to nie ma zmiany, no i to wszystko zaczyna się dusić. Irlandia powiedzmy na pewno jest bardziej otwarta taka, bo ma 12,5% inna niż po prostu w Niemczech mają 30%. W Ameryce ten stymulus w marcu w zasadzie, no to już jest połowa tej harmonizacji europejskiej. Dlaczego? No bo rząd federalny rozdał parę trylionów dolarów, no ale powiedział, wszystkie te stany, które akceptują pieniądze z podatku federalnego, nie mogą obniżyć podatków swoich stanowych, Czyli tak, wydawać możecie, ale obcinać podatki nie możecie. Także to jest taka europejska, powiedzmy w Ameryce już harmonizacja i synchronizacja. No i to nadeszło do Ameryki. Także, że Ameryka już przestaje być konkurencyjna. Stany, wszystkie te stany zaczynają być identyczne, niezależnie geograficznie. No bo jeżeli są różne podatki, jeżeli jakiś okręg jest geograficznie nie taki bardzo atrakcyjny, no to ze względów podatkowych może się okazać, że jest atrakcyjny, no i przyciąga powiedzmy pieniądze. Jeżeli czegoś takiego nie ma, no to wszystko się w zasadzie koncentruje tylko w wielkich miastach, a w wielkich miastach no to jest budżetówka, no i koło się zamyka i zawsze się robi Polska B, Polska C i tak samo Ameryka się robi B i C. Federalne w Ameryce federalne wydatki w 2021 roku jako część dochodu narodowego, no to już osiągnęła 33%. No to jest po prostu nieprawdopodobnie dużo. Od czasów wojny czegoś takiego nie było. No i to nie od czasu wojny w Afganistanie, tylko od 1945 roku, czyli II wojny światowej. Także wydawanie pieniędzy właśnie osiągnęło 40%. Po tej całej wojnie, po tym odbudowywaniu. No we Francji opieka społeczna czy wydawanie pieniędzy przez rząd, no to już sięga 62% dochodu narodowego. W Niemczech jest 51%, a w Szwecji jest 53% dochodu narodowego. Także, że te pieniądze po prostu są wydawane, nie dawane ludziom, obywatelom, żebyście zarabiali. Tyle tylko, no one, te wszystkie trzy kraje, Francja 60% daje, Niemcy 51%, Szwecja 53%, no to jest to, co lewactwo w Ameryce by chciało, żeby po prostu Ameryka wszystko
wszystko zabierała i wszystko rozdawała. Te poziomy podatkowe, no to są po prostu nawet w Europie wiedzieli, że nie można drukować pieniędzy, nie można przekraczać budżetu, nie można mieć deficytu w 1993 roku, no ale później w 2003 roku to w zasadzie wszystko padło, no bo te dwa kraje, Francja i Niemcy, po prostu przekroczyły wszystkie te deficyty i budżety, i pożyczki, i tak dalej, i tak dalej. Europa jest znana na te nieustanne podatki. No i te podatki zabijają powiedzmy inicjatywę, zabijają. W Europie nie ma Doliny Krzemowej, nie ma takiego rozwoju jak w Ameryce. Dlaczego? No dlatego, że właśnie to podatki, wszystko to co jest zapieprzane podatki. Do tego jeszcze Europa poza podatkami od dochodu, no to ma jeszcze ten VAT, czyli Value Added Tax, czyli tam 22%, cokolwiek się nie kupuje w sklepie, no to jest następne 22%, tak. To jest jeden z powodów takich, że Europejczycy przylatują na wakacje zakupowe, czy są w stanie przylecieć na 2, 3, 4, 5 dni, żeby kupić jakieś rzeczy, żeby oszczędzić w podatkach. No to jest po prostu aż nieprawdopodobne. Teraz wygląda na to, że rząd w Stanach Zjednoczonych mniej więcej wydaje 24% dochodu narodowego w porównaniu z 40% w większości krajów europejskich. No i część tych ludzi, którzy uwielbia te wysokie podatki, no to właśnie mówi, no ale biorą dużo podatków, ale i dają dosyć dużo. Dają i nie dają, tak? Dużo rzeczy ludzie narzekają. Te poziomy podatków to raczej nigdy nie spadnie. Rząd musi mieć pieniądze, rząd musi się utrzymać, rząd musi po prostu rządzić. Biden musi zdobyć te kilka trylionów dolarów, no i mówi, że będzie opodatkowywał tylko najbogatszych. No tyle tylko, opodatkowywanie najbogatszych, no to później zawsze się kończy niestety opodatkowywaniem wszystkim. No jeżeli jeszcze ten VAT by się w Ameryce pokazał, albo podatek od węgla, no to już jest makabra. Biden obiecuje, że Urząd Podatkowy będzie ścigał bardziej i będzie wyciskał więcej pieniędzy. Donald Trump, no jego wina to była taka, że ludziom w Europie, w NATO powiedział, że oni muszą płacić co najmniej te swoje 2% dochodu narodowego, a w zasadzie to powinni płacić jeszcze więcej niż 2%. No całe te narody zrezygnowały w zasadzie z obrony militarnej. Teraz się uzależniają od ruskiej ropy. Także to, co jak zwykle Ameryka dokłada do NATO. No i Biden znowu rzuca wszystko na plecy podatnika amerykańskiego. Biden pojechał tam jako prezydent Ameryki, no ale on w zasadzie nie reprezentuje Ameryki. To jest prezydent, który reprezentuje Chiny, który reprezentuje Europę, ale zdecydowanie nie reprezentuje Ameryki. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla republikanów, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie w wyborach międzyprezydenckich 2022, głosujcie w wyborach prezydenckich 2024.
przekaz dla socjalistów. No widzicie, co się dzieje. Biden to jeden wielki wstyd. Jedyne głupoty, które lewacy piszą, to jest to, że jak Biden spojrzał w twarz Putina, to Putin z zawstydzenia się odwrócił. Przypuszczalnie Putin się śmiał, no i nie był w stanie wytrzymać. Każdy, kto widział te dwa momenty, no to widzi, że coś jest nie tak z tym Bidenem. Widzicie podatki, widzicie cenę benzyny. Nie głosujcie na nienormalnych, nie głosujcie na lewaków. Idźcie po rozum do głowy. Zdrowia dla normalnych.